Dlaczego w tym więzieniu potrzeba aż tyle mydła? No, ja narzekać nie będę. Oni chyba też nie. Witam imperialistów, tutaj Lukas w grze Anno 1800, w grze, w którą grałem już bardzo dawno temu i od jakiegoś czasu znowu mam na nią ochotę, bo do gry wyszło mnóstwo nowych dodatków zmieniających rozgrywkę. Oczywiście jeżeli odcinek wam się spodobał i będziecie chcieli więcej Anno, no to zostawcie lajka, napiszcie mi też to w komentarzu, co robię źle, co robię dobrze, albo co byście chcieli zobaczyć z tej gry, bo nie ukrywam, nagrałbym chętnie z niej coś więcej. No ale już nie przedłużajmy, lećmy budować mój mydlany biznes. No i jesteśmy na naszej wyspie. Duża, ładna, sporo przestrzeni i troszeczkę surowców na niej też mamy, tych podstawowych. No tylko port tak jakoś pod złym kątem postawiony, o, więc trzeba będzie go przesunąć. O, na drugą stronę i nawet fajnie to wygląda, jak jest taka góra tutaj z boku. Pierwsza połowa naszego miasta zaplanowana. Tutaj rynek co prawda na ten moment nie ma w zasięgu wszystkich budynków za bardzo, ale pamiętajcie, że jak będziemy to ulepszali na kamienną drogę, no to wtedy to również znajdzie się w naszym zasięgu. Potem to już tylko teraz sobie tak pozwolę przekopiować. No dobra, poprawione. Pewnie osoby, które jak zwykle stawiają na efektywność poza wyglądem, no to w tym momencie łapią się za głowę, no bo to będzie mniej efektywne niż zwyczajowe miasto, ale u mnie też musi to wyglądać. Parę również tartaków będziemy potrzebowali, bo jednak sporo tego drewna idzie na początku rozgrywki. W sumie tu tam drwali stawiałem, a tutaj dopiero stawiam tartaki. No już jak mamy podstawowe rzeczy do produkcji drewna zrobione, to teraz rynek. No i na razie od początku, tutaj im bliżej rynku, tym jest bardziej w zasięgu. Stawiamy budynki po kolei. No i w sumie nasz statek przydałoby się rozładować, czemu on jest dopiero po tamtej stronie. W sumie mogłem go już dawno wysłać na eksplorację, co też jest super ważne. Potrzebujemy 55 farmerów. O kurde, ten nasz statek zawsze miał to takie koło? W sumie to nie wiem, czy są jakieś do wyboru, ale fajnie to wygląda. Nie zwróciłem na to uwagi nigdy wcześniej. No i zaczynamy naszą eksplorację. Najpierw od tutaj końcowych rzeczy, ponieważ jest duża szansa, że tam się pojawią specjalni handlarze, o których będę mógł kupić stalowe belki, żeby założyć więcej portów. O, pierwsza konkurentka, Lady Margaret Hunt. No i nasze miasto urosło już do statusu wioski. Pierwsi mieszkańcy przybyli, mamy ich aż setkę. Możemy teraz produkować podstawowe dobra, nam tak potrzebne tutaj. Alkohol oraz ubrania. Czy potrzebujemy coś więcej do szczęścia? No w sumie jedzenia jeszcze. No i nasi mieszkańcy już tutaj zaczynają po tych chałupach sobie chodzić. Śmiesznie to wygląda, takie nowoczesne planowanie i te po prostu takie walące się chałupy wiejskie. Kurą i kogutem na dachu. Nie mówcie, że zaraz stracę okręt. Nie, nie, nie. Czemu ona tutaj jest? Ja pierdzielę, zawsze to tak się kończy. Zawsze, kiedy ją znajdę, zawsze tracę okręt. Jedno wiem na pewno. Ta wyspa nie jest moją królewną i tak, osiedlamy się wszędzie z dala od niej. O, nasze ziemniaczane plantacje już ruszają pełną parą, postawmy destylarnię. Myślę, że trzeba priorytety brać tutaj w pierwszej kolejności i dopiero teraz zajmiemy się ubraniami. Nasz przemysł włókienniczy również już działa, za chwilę pojawią się ubrania dla naszych mieszkańców, a teraz czas postawić im karczmę. No przecież to, kto słyszał tak o suchym pysku robić? A ci od razu wesoło imprezują. Karczma postawiona i od razu mi mieszkańcy chcą wdzięczności coś dać. O, rozwiązanie łamigłówki. Kurde, każą mi myśleć. No mieszkańcy są prawie szczęśliwi. Brakuje im jeszcze trochę ubrań, no ale są gotowe, więc za jakiś czas będą mogli osiągnąć wyższy status społeczny. Halo, proszę zabrać tą krowę z głównej ulicy i te kury. Oh my god. I tak miało tu wyglądać. O, i kolejny nasz przeciwnik, dr Hugo Marcier. On jest ogólnie psychopatą i dość porąbanym człowiekiem i będzie na pewno trudnym przeciwnikiem, często wypowiadającym mi wojnę. I ding, pierwsi robotnicy w naszym mieście się właśnie pojawili. Rozpoczęła się epoka industrializacji i w sumie trzeba teraz jak najszybciej dojść do mydła, bo mydło zapewni nam bogactwo. Nie no serio, nie zwróciłem uwagi na to, że cegielnie będziemy mieli tuż za miastem, albo nawet w mieście. Tak patrząc jak to wygląda, cholera, nie będzie to ładnie wyglądało. Zdecydowanie to ładnie nie wygląda. Zdecydowanie. I taki widok na centrum z cegielni, żeby się miło pracowało. Mamy już miasteczko portowe? No, bym powiedział prawie idealnie wymierzone jest to wszystko. Prawie. Jej, pierwszy pożar. Ktoś przyniósł kiełbaski, bo to się jara.
Jara, pierwsza gazeta, no nie można powiedzieć, że to o, nic się tutaj dobrego u nas nie dzieje. Poza tym nam też się przyda troszeczkę ją zredagować, wiecie. Trzeba pilnować i trzymać rękę na pulsie. No i ostatnia nasza konkurentka, Benta Jorgensen. Jej, właśnie dostałem zadanie sfotografowania tej seksownej ceglarni do nowego magazynu robotniczego. Silos, kluczowy do hodowli zwierząt? I to jest coś nowego, nie pamiętam, żebym to miał wcześniej. W sumie tak jak patrzę, to dość śmiesznie te wyspy moich przeciwników się ułożyły koło mnie zaraz. A tutaj już ta pani zdążyła zająć sobie całkiem niezły kawałek ziemi. Ja myślę, że zajmę tą i tą wyspę w najbliższym czasie. Tylko muszę jeszcze znaleźć jednego NPC-ta na mapie. No nie, to ten sprzedaje belki. Dobra, to ja zakładam już wyspy. Brakuje mi tylko jeszcze naszego dealera od mydła, któremu będę go dostarczał, ale nie musimy na tym jeszcze czekać. Silos stawiam tutaj przy świnkach, to musi być zaraz koło budynku, gdzie indziej tego nie mogę postawić. Tylko, że do jego działania i tak potrzebuję pszenicy, której jeszcze nie mam. Pozbieram też trochę tutaj zadań zaraz do wykonania, które zamierzam porobić, jak tylko wezmę wyspy. Coś tutaj, przepis. Zanim się będę mógł wziąć za świnki, to potrzebuję jednak rozwinąć wcześniej nasz stalowy przemysł. Pierwsza wyspa zasiedlona, druga wyspa zasiedlona, no i będę mógł tutaj przenieść za chwilę całych naszych robotników, żeby nie siedzieli na naszej głównej wyspie. W sumie to nie robotników, tylko farmerów. Dobra, widzę, że zaczyna mi brakować alkoholu i ubrań, więc trzeba zapewnić dostawy. No i od razu ich trochę więcej mamy. O, jak słodko, dała mi pieniążki. No ja akurat buduję w tym momencie drogi, bo mi się zbliżały cegły do okapa. Ratujemy rozbitków, żeby wykonać tę misję i chyba przegiąłem, że wziąłem aż 3. Może zapamiętać trzeba, żeby brać maksymalnie, nie wiem, 2 misje. Jeszcze setka mieszkańców będzie mi potrzebna, żeby przerobić ich za jakiś czas na robotników. Specjalnie nie przechodzę jeszcze z nimi na wyższy poziom, żeby tu postawić ten cały maksymalny stalowy przemysł. A potem będę potrzebował w 50, bardzo dużo, również robotników w naszym przemyśle mydłowym. I cyk, pierwsze zadanie zrobione. To chyba jednego zadania nie wykonałem. Miałem w pamięci, że tu miał być tylko jeden taki ścigający okręt i myślałem, że to jak oleję, to zrobię zdanie przy okazji. No to nic. Okej, nasz przemysł tutaj wydobywczo-górniczo-hutniczy umieścimy po tej stronie wyspy zaraz za farmami. No akurat fajnie się to złożyło, że już na wszystko tutaj będzie miejsce. Dobra, podwaliny postawione, na razie tyle musi nam starczyć. Za jakiś czas będziemy to ostro zwiększali. Lol, teraz widzę, że źle policzyłem wszystko i tu jest 4, a tu 3. No to... fuck it. Przecież nie będę burzył pół miasta. Prawda? O jest! Znalazłem przy okazji wykonywania zadania pana od mydła. Jemu będziemy dostarczali naprawdę spore jego ilości. Zobaczcie, jaką to ma cenę. Tutaj pierwsze miliony właśnie zarobię. Przy okazji warto do niego zaglądać, ponieważ można u niego nabyć specjalistów. W końcu więzienie to miejsce, gdzie jest dużo specjalistów. Powiem szczerze, że Anno to jest jedna z tych gier, w którym bardzo lubię obserwować, jak po prostu animowane są te wszystkie budynki i jak to wygląda. Już nie mogę się doczekać, kiedy będę miał taką prawdziwą tą dzielnicę produkcyjną. Stawiamy też stocznię i tutaj za chwilę będziemy pierwsze szkunery albo... nie no, tylko szkunery. Potem tuż tylko okręty wojenne. No i zajmę się teraz rozbudową drugiej wyspy. Na niej będziemy hodowali pszenicę, świnki i inne takie rzeczy, które mogę tutaj hodować za pomocą robotników. Co powoduje, że no tutaj będę korzystał z takich zwykłych komórek. Rozpoczynam też już budowę statków, bo ich coraz bardziej potrzebuję. Kunery na początek są ok, chociaż nie są najlepsze. Potem będę chciał przejść na fregaty. Jeżeli dobrze widzę, bo wracam tutaj do sprawy świnek, to będę potrzebował 5 silosów i jednej farmy zboża, bo tutaj jest tak napisane, że to czas przetwarzania 5 minut. I wygląda na to, że gdybym zrobił normalne drogi, to dobrze by wszystko pasowało, czyli pojedynczą drogę, a nie razy 5. Bo tak widzę, że akurat tyle mi tutaj punktów brakuje. Czyli pamiętam, co jest. No trudno, to te budynki tu nie będą ulepszane. Coś na ich miejsce postawimy za jakiś czas. A na naszej drugiej wyspie już tutaj osiałem pola i zbieramy aż 4 farm zboże. Jak widzicie, tutaj dzielnie ludzie nam pracują. A to oznacza, że teraz będę mógł postawić chyba 20 farm świnek. Potrzebuję do tego 600 mieszkańców. Trzecia wyspa również już jest zasiedlana i tutaj przeniesiemy całą naszą produkcję, z tego co widzę, ziemniaków i myślę, że też wełny, bo jest dość spora ta wyspa. A na tamtej i tak będę potrzebował dużo miejsca na pszenicę.
I dobrze, pierwsze świnki już nam się tutaj hodują. Na razie tylko 5, bo muszę poczekać, aż mi się więcej cegieł zrobi. No ale możemy wreszcie się zająć ustanawianiem szlaku handlowego pomiędzy moimi wyspami. A w Anno jest to super łatwe. Bierzemy sobie statek, utwórz szlak handlowy. Bierzemy utwórz szlak handlowy. Klikamy wyspę, z której mamy startować. Tutaj będziemy ładowali mięso świnek i... Nie, czekajcie, świnki będziemy... Potem je przerabiamy na mięso, to wywalmy. I dostarczać je będziemy... O, tutaj wszystko ładnie, pięknie. I teraz musimy na koniec przypisać okręt. I to chyba miał być ten. Fajne jest to, że to się też podświetla, gdzie są wasze okręty. Tego nie było wcześniej. Zajrzyjcie też na NB, tam obecnie trwa wyprzedaż. Z kodem Łukasz dodatkowe 3% zniżki. Link jak zwykle w opisie. O, rozpoczęliśmy handel z tą panią. Ej, ona nawet dość ważne rzeczy ode mnie odkupi. A, to nie jest tylko anarchistą i takim... walczy o prawa robotników. W sumie będziemy dużo tych świnek produkowali, więc musimy port ulepszyć, tak czy siak tutaj. Gdzie moje cegły? Halo, znikły mi cegły. I w sumie na bank możemy już tutaj pozbyć się produkcji świń na naszej głównej wyspie, co też poprawia wygląd tej wyspy. I w sumie na naszej wyspie produkującej świnki też postawię składy, które zwiększają możliwości przetrzymywania tutaj naszych świnek. A będziemy ich dość sporo tutaj potrzebowali. Teraz możemy 250 aż, co jest gites. Chyba bym nie chciał mieszkać w tym regionie. Nasze nowe destylarnie są już gotowe. Tutaj nasze nowe plantacje. Tak staram się to trzymać teraz oddzielnie, bo niedługo będziemy stawiali budynek, który się zwie Związek Zawodowy, który będzie zwiększał jakoś wydajność tego, albo zmniejszał koszty prowadzenia. Więc warto sobie tak oddzielać to wszystko. Na naszej głównej wyspie mamy spory zapas alkoholu, więc spokojnie możemy teraz wszystko tu wykasować, dosłownie. Chyba przegiąłem coś z produkcją tych świń. Zapomniałem, że to wszystko tutaj będzie razy dwa. No nic, oznacza to, że będę miał jeszcze więcej mydła. Pierwsze mydełka nam się produkują. Tutaj mamy cały sektor dla nich wydzielony specjalnie, jeszcze bez bonusów do jakichś związków zawodowych, ale powinniśmy móc, jak tylko zaczniemy zarabiać, zacząć rekrutować specjalistów. Na razie 12 mydeł produkujemy, ale zaraz zduplikujemy całą tą produkcję. Pierwsze 150 sztuk mydła założone, na razie polecę ręcznie, ale potem szlak ustawimy, jak jeszcze zwiększymy tą produkcję. I lecimy do więzienia. Tutaj zawsze będzie potrzeba dużo mydła. Nie wiem czemu, nie wnikam. Ale zobaczcie, 50 tysięcy na jedno kliknięcie. Powiem szczerze, że jednak ten koleś jest taki świeży, to typowy anarchista, komunista. Sprawiedliwość naprawcza, że więcej mydła, już go produkujemy 16 sztuk i kolejne tysiące do nas lądują. Swoją drogą nasze miasto zaczyna już dość ładnie wyglądać. Wszystko rozplanowane na swoim miejscu, drogi poprowadzone, jeszcze parę do wybetonowania, czy w sumie tam kostką brukową wyłożenia. No ale wygląda już coraz lepiej. 200 tysięcy monet, no i trzeba zacząć kupować udziały na jakichś wyspach. I tak u tej pani na przykład wyspa 2422 dodatkowej wartości byśmy mieli. U tego pana anarchisty, liberała, nieuznającego wolnego rynku 3000. Chyba wiem, komu udziały kupię. I każdy udział nas kosztuje 10 wpływów, więc mogę sobie pozwolić na 30 udziałów, jedna wyspa ma ich 5. To wykupujemy konkurencję za pieniążki z mydełka. I kupujemy kolejne udziały za mydełko. Przed naszą główną wyspą zaczynają się robić korki. Po prostu mam już 10 statków i jest wesoło. Jej, moi ludzie doceniają, że mają wyspę pełną mydła i miłości. Zatrzymanie pawia. W wyniku nieoczekiwanego obrotu wydarzeń nasz gubernator zdecydował się dać posłuch przeczuciu doktora Hugona Marciera. Mamy wysoką produkcję mydła, a co jakby to po prostu wziąć teraz i zdublować? No bo czemuż by nie, w sumie co złego może się stać? Brakuje mi pracowników. Ale za to ile mydła ja tu będę produkował? To oznacza, że będę potrzebował teraz troszeczkę też więcej statków dowożących więcej świnek i sprzedających więcej mydła. Nasze miasto wyjebiście wygląda. Jeżeli odcinek wam się podobał, zostawcie lajka, napiszcie komentarz, czy chcecie więcej Anno na kanale. Na razie myślę, że zrobię więcej po prostu odcinków takich let's playowych dla wspierających, a nuż ktoś mi jeszcze pomoże bardziej ogarnąć tą grę. Więc co, do zobaczenia, mam nadzieję, w kolejnym odcinku.